Drugie półfinałowe spotkanie turnieju Final Four o Mistrzostwo Polski Futsalu Kobiet pomiędzy AZS-em Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Słomniczanką Słomniki. Widocznie Laskowska pozazdrościła koleżance po fachu. Świetnie zachowała się w bramce. Na odmianę obserwujemy od dłuższego czasu fragment, kiedy naprawdę wzrasta przewaga Słomniczanek, a wyrazem tego jest gol zdobyty w 24 minucie przez Natalię Janus. Knysak do Obsączak, Liechtenstein, dwie na jedną zawodniczki AZS-u. Liechtenstein w krótki ruch bramki i oto w 25 minucie meczu wykorzystują okazję akademiczki z Poznania, doprowadzając do remisu 1-1. Gdybyż to nie chodziło o efektywny czas gry, powiedziałbym brana czas, a tymczasem zaskakuje silnym uderzeniem znana z tego rodzaju rozwiązań Laura Czudzińska w 37 minucie na prowadzeniu AZS UAM Poznań. Muszą wykazywać się większą cierpliwością zawodniczki ze Słomnik. Być może wtedy znajdą szansę na pokonanie Anny Laskowskiej. Myjak! No, takiego rozwiązania nie spodziewał się chyba nikt. Natalia Malota. Błąd w przyjęciu, ale naprawia tę pomyłkę kapitan Słomniczanki. Jakże efektownie uderzając w wymuszonej sytuacji. W 48 minucie meczu Słomniczanka na prowadzeniu 3-2. Izabela Tracz do Sobolewskiej. I cóż za strzał! Zmieściła tę piłkę przy bliższym słupku niczym klucz w dziurce na 4-2. Słomniczanka, Słomniki. Adriana Sobolewska. Z chęcią zobaczę powtórkę. Nie mam pojęcia, jakim cudem Adriana Sobolewska znalazła z takiego kąta drogę do bramki. Znakomicie ulokowana piłka w bramce. No i nie ukrywajmy, no błąd bramkarki AZS-u. Tak, ale... A mnie to uderzenie jako żywo przypomniało, że odniosę się do Fogo Futsal Ekstraklasy. Ale oto Magdalena Knysak. Pusta bramka! Trafia Magda Knysak w tej samej 49 minucie meczu. Gol kontaktowy dla poznanianek. No, chciałbym się retorycznie zapytać panie obu drużyn, nie można tak było wcześniej? No właśnie, dostarczyły nam tych emocji tak na sam koniec, jakby ktoś może czasem przysypiał. Pierwsza połowa, powiedzmy szczerze, do zapomnienia. Emocje zaczęły się w części drugiej. Sawicka rozlega się, syrena kończąca ten mecz. 4-3, Słomniczanka, Słomniki, wicemistrzynie kraju pokonują AZS UAM Poznań, który tytułu mistrzowskiego nie obroni. To możemy już w pełni oficjalnie zakomunikować. Zapraszając Państwa na jutrzejsze emocje. Mecz o trzecie miejsce o godzinie 13.45 pomiędzy Wierzbowianką a AZS-em UAM Poznań. I o 16.00 wielka gra o złoto pomiędzy Słomniczanką Słomniki a rekordem Bielsko-Biała.